Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Dying Light 2. Tak sobie pomyślałem, że skoro fabuła nie daje nam aż tak wiele nowości, ilu może oczekiwałem, to wprowadźmy je sobie sami i aktywujmy kolejny budynek dla SP. A w nim nową zabawkę, czyli zestaw z kuszą, jakkolwiek by to miało nie działać. No przyznam, że jeżeli chodzi o ścieżkę SP, to chyba była rzecz, na którą najbardziej czekam. Wow, ile bełtów tu doszło. Ale czad! Prawie 200 gramów kryształu! Wyobrażasz sobie? Chyba schrzaniłam. Też mogłam być bogata. Lub martwa. Pół zespołu nie żyje. Większy zysk dla pozostałych. Że co, proszę? Pamiętasz, jak Ralph przyniósł jeden mojej matce z prośbą o wycenę? Taka. To było gówniane szkiełko. Złamała mu serce. Naprawdę myślał, że zostanie bogaczem. No proszę, wszystko za te kryształy. Dobra, gaś latarkę. Mamy jakąś misję? Też bez misji ta okolica. No nic, może kiedyś znajdziemy coś z misją od tych ludzi. Ale teraz zobaczmy bełty. Jak to się prezentuje? Wytworzona liczba 10. A jak kwestie obrażeń zadawanych przez tę broń? Nie widzę jej tu nigdzie. Być może wpadła nam do skrzynki gracza. Więc będziemy musieli przenieść się do jakiegoś miejsca noclegowego. Więc lecimy sobie na Imperium. Tak? Kontratakuje. Gdzie my mamy te Imperium po uruchomieniu radia? To tutaj? Koło bazaru, więc przenosimy się tym samym, a z powrotem do Żachmata. Mówił, że mamy tam wejść do niego na kawkę i pogadać na łajbie, więc zobaczymy zaraz. Kuszo, powiedz, że gdzieś tu jesteś. Razem z naszymi innymi rzeczami, bo była jakaś informacja, że coś zostało przeniesione do ekwipunku. Nie wiedzieć, czemu akurat kuszę by mieli tu przerzucić. Czyli tak, schowek Aidena jest. 630, a ten... Ło kurcze, to jest duża różnica. A dobra, pewnie przenieśli do schowka, bo już nie mogli pomieścić tego złomu. Weź to wywal tam. A te na niższym poziomie będziemy musieli chyba sprzedać. Kusza, chodź tu do nas, chodź tu do nas. Czyli ona jest jako broń traktowana, no co ma sens. Ale zastanawia mnie, jak to będzie wyglądało. Czemu jest ta piątka przy niej? Złota piątka, 5 bełtów naładowanych, czy jak? Co z tobą jest nie tak? Wyjdźmy jeszcze na miasto chwilę, no. Chętnie bym do kogoś wystrzelił raz z kuszy. Czy z niej się mierzy jak z łuku? Że przytrzymaj i puść? Czy możemy jakoś tutaj tak precyzyjniej celować? Raportów uruchamiasz kolejne anteny dla Mata. No, tak to wyszło, tak to wyszło. Halo, zombie. Kurczę, chyba wiedzą, że mamy kuszę. Żywej duszy nie widzę. A! To radio. To już teraz rozumiem, przegoniło chyba to też te zombiaczki. A może jest ich mniej na mieście? No bo stróżowie prawa są teraz chętniejsi do ataku. Dobra, tam jest jakaś ekipa. Czy to miasto trochę tak przerażająco brzmi? Co to od razu tak strzela? O! Powiem wam, że podoba mi się ta kusza. Oj tak, jeszcze ten dźwięk. Znaczy, cieszę się, że oryginalnie jej nie brałem, bo tak jak wspomniałem wcześniej, nadużywałbym jak szalony. Nadużywałbym, szarpałbym jak reksio szynkę i inne rzeczy do szarpania. Patrząc na to, jak ona tutaj fajnie strzela, praktycznie... Co wy robicie? A, renegaci. No nie będziemy im przeszkadzać w tej ustawce. Zostawimy w spokoju. No, no, no mocno by to pewnie zmieniło naszą rozgrywkę. Cały czas tylko bum, dystansowo. A tak to sobie walczyliśmy do końca. No czasem używaliśmy łuk, ale walczyliśmy do końca przy użyciu broni białej, co miało swój urok. Lawan, jesteś tam? Lawan, halo? Nic dzisiaj nie jadłam. Ej, zaczynam się martwić. Nie słuchałaś. To możesz przestać. Nic mi nie jest. Dzieciaki. Lawan? Co jest grane? Gdzie jesteś? Lawan? Lawan! Ach, cholera. Zamykają mnie za niewinność. Oj tam. Ciekawe, czy obrażona jeszcze tu za szachmata nasze podejście. Ochna, jo wpała peskro. Domyślam się, że twój przekaz słychać głośno i wyraźnie. Mam u ciebie dług, Aiden. Naprawdę. Teraz możemy dotrzeć do wszystkich. Nie wiem, jak ci dziękować. Otóż wiesz, podpowiadam, doktor z GRE. No tak,
Zawsze walisz prosto z mostu, co? Najprościej jak się da. Szkoda, że Row i reszta nie zobaczą, co udało im się osiągnąć. Tak czy inaczej, kampania oświeceniowa działa. Domyślasz się, co jest najważniejszym elementem takiej kampanii oświeceniowej? Mówca, mam to gdzieś przekaz? I... Mam... Kurczę, nie wiem, mieliśmy być mili, dobra, mówca, bo jednak idziemy z SP. Mówca? Mówca jest ważny. Jego głos, charyzma to kluczowe składniki. Mówisz o sobie? Najważniejszy jest... No, wyduś to wreszcie. Zasięg. Zasięg? Co ci po dobrych wieściach, jeśli nikt ich nie usłyszy? Chcesz mi powiedzieć, że za mało ludzi słyszy twoje cudne wieści? Tak, i właśnie dlatego potrzebuję twojej pomocy. Raz jeszcze. Teraz co? Wywiązałem się ze swojej części umowy. Teraz twoja kolej. Okazuje się, że to trudniejsze niż sądziłem. Matt? Nie. Czy ty wiesz, jak tam było ciężko? Wiem. Wszyscy doceniamy twoje starania, ale doktor, o którym ci mówiłem, ukrywa się. I właśnie dlatego zająłeś się poszukiwaniami, prawda? Żeby go znaleźć. Matt, to ja uruchomiłem całą tę twoją kampanię oświeceniową, a ty nie możesz dla mnie znaleźć jednego człowieka? Myśleliśmy, że trafiliśmy na coś 2 dni temu, ale to był ślepy zaułek. Tak, w dupie to mam. To trwa już zbyt długo. Obiecałeś. Wiem, synu. I zamierzam dotrzymać słowa. Nadamy komunikat drogą radiową. Zapytamy wszystkich. Wszystkich. Osobiście będę pytał o tego doktora każdego, kto zechce do nas dołączyć. Proszę cię jedynie, żebyś pomógł mi wzmocnić sygnał, by dotarł do większej liczby osób. To ułatwi poszukiwania. Kurwa, Matt! Nie tak miało to wszystko wyglądać. Wiem. Wiem, synu. Ale jak widzisz, nasze cele są tu zbieżne. Po prostu... Po prostu powiedz, co mam zrobić. Dziękuję, Aiden. Tu masz rozmieszczenie anten. Musimy dostosować je do naszej częstotliwości. Miej świadomość, że to ostatnia przysługa, Jack. Pierwsza antena jest na dachu najwyższego biurowca w Wharf, niedaleko parku na południe od Marsh End Lane. Powodzenia. Ładnie się to łączy. Pierwsza, ostatnia przysługa, pierwsza antena. Tak. Okej. O, ale to jest ta antena, którą nam zburzyli, jak kiedyś chcieliśmy misję na niej robić, więc może dobrze wyszło. A stąd chyba będzie szybciej. Zawsze jakoś tak, nie wiem, nie lubię tam na statku wychodzić. Źle się tam śpi i przenosi. A tak proszę. Czyli no, znów przynajmniej jakieś dodatkowe inne misje niż to, co mieliśmy wcześniej. Chociaż oprawa muzyczna sugerowała, jakbyśmy byli trochę zawiedzeni naszymi tu decyzjami i stroną, którą wybraliśmy. Dość szybko nam się Żachmat ujawnił jako dziad. Żach dziad, o tak to będzie. Daleko jeszcze? A nie, 400, ale a. Nie no, znaczy najzabawniejsze jest to, że pewnie jakbyśmy lecieli z naszym standardowym sprzętem, to by była nie lada wyprawa, a tak panie, Żachmat. 10 minut masz na naszą miotłę, nawet nie. Miotła na godziny, więc spotkajmy się już na szczycie przy samej antenie. Jak ci idzie, Aiden? Daj mi trochę czasu. Wiem, że się martwisz. Kiedy poszedłem do wojska, byłem podobny do ciebie. Dobry, szlachetny, miałem cel. Wierzyłem, że zmienię świat. Ale świat sam się zmieniał. Tak jak i jego instytucje. Może w końcu zmienimy to wszystko. Na lepsze. Do diabła. Daj mi znać, jak zobaczysz pierwszą antenę. Aiden, rozmawiałeś z Lawan? Ach, niestety nie. Cholera, nie pokazała się w kantynie. Nie odzywa się przez radio. Gdzie ona jest, do diabła? Nie wiem, Frank, wybacz. Wybacz? Kurwa, jesteś za kału, Aiden. Nieźle nas wyjebałeś. Jeszcze oddałeś im stację, wiedząc, jak to nas osłabi. Więc Bóg mi świadkiem, jeśli coś jej się znowu stanie. Ej, chwila, Frank. Co masz na myśli, mówiąc znowu?
Lawan ma listę ludzi do odstrzału i obsesję na jej punkcie. Ta lista sprawi, że sama zginie. Mówię ci, Aiden. Musisz wziąć się w garść, Frank. Dam znać, jak Lawan się odezwie. Kurwa. Jack, jestem w pobliżu pierwszej anteny. Dobrze, wiesz co robić. Chyba tak. Wlecieć na antenę. Najlepiej to było tak unieść się dość wysoko, bo to miejsce do lądowania nie jest aż tak, no właśnie, łatwe do obrania. Najłatwiej to było unieść się wysoko i lotnię sobie odpalić, bo miotłom, jeżeli nie wycelujemy i nie walniemy, a chociaż może walniemy w tę antenę. Dobra, ha, ideał, w ogóle jak nam się tutaj złoto... Nie, to nie ta, nie ta strona, to, o, tak. Frank, to dla ciebie. W ramach przeprosin. Okej, antena aktywna. Zuch, chłopak, brawo. Żeś nikt się tego nie spodziewa. Następna jest na dachu apartamentowca na skrzyżowaniu Queen Harriet Boulevard z Downtown Avenue. Służyłeś kiedyś z rzeźnikiem. Jak myślisz, co planuje? Naprawdę nie wiem, Aiden. Rzeźnik zawsze był dla mnie wielką zagadką. Dobry przywódca słucha dobrych żołnierzy i ich docenia. On nigdy, nigdy tego nie robił. A teraz cokolwiek knuje, trzeba go powstrzymać. Za wszelką cenę. Co to było? Nie mam pojęcia. Widzę ogień i dym. Renegaci. Coś kombinują. Lepiej iść to sprawdzić. Jasne. No proszę, wystarczyło trochę ponarzekać, a może dolecimy tam normalnie. Wystarczyło trochę ponarzekać na naszą tu rozgrywkę, że nic się nie zmienia i nagle mamy pełno zmian. Kurwa, Aiden. Renegaci zniszczyli właśnie jedną z anten. Zaraz zniszczą kolejną. Pośpiesz się. To już ostatnia. Musisz tam dotrzeć przed nimi. Szybciej nie dam rady. Mowa o tej eksplozji. Gdzie my mamy? A, zmiana... No to tutaj to damy radę. W sumie jakby odpalić miotłę, to może by było nawet łatwiej, albo inaczej. Nie latać tak tu. Tylko wbijać na grubo. Przetestowałbym kuszę, ale czasówka jest, więc... Może mamy lepsze zabawki, żeby... zrobić tam porządki. Cześć! No, nie mamy za dużo czasu na głupoty. Jednak mimo wszystko lepsze niż kusza. Nie szko... I gdzie jest? Co my mamy zrobić? A tu coś jest. Ci to mają fajne zabawki. Kurczę, powinniśmy grać się z renegatami. Jack, jesteś tam? Jack, zniszczyłem działo. Tu doktor Steven. Jack Matt jest teraz niedostępny. Czy mogę jakoś... Daj mi to. Ale... musi pan odpocząć. Zostaw mnie, ale już. Aiden. Zająłem się nimi. Działo też nie stanowi już zagrożenia. To chciałem usłyszeć. Kogo przed chwilą tam słyszałem? Nikogo. Daj znać, jak aktywujesz następną antenę. Ej, ty! Gadzio! Co się dzieje z Lawan? Nie odpowiada przez radio. A mnie też unika. W dupie mam to, co dzieje się między wami dwojgiem. Ale jeśli coś jej się stanie, zabijecie. Słyszysz? Wyluzuj, Daniel. Odezwała się. Mówiła, żeby się o nią nie martwić i rozłączyła się. Pewnie potrzebuje przestrzeni. I to właśnie ode mnie dostała. Jak chcesz, możesz jej szukać. Pierdol się, Gadzio. Taka trochę negatywna atmosfera w naszej rozgrywce się zrobiła, odkąd poszliśmy w stronę Jachmata. O, zrobione. Antena aktywna. Dobrze, a w międzyczasie układam właśnie tekst do kolejnej kampanii. Może mi pomożesz? Pewnie, chętnie. A co z doktorkiem? Nie, a co z doktorkiem? Wolę pomówić o doktorze z GR. A. Kurwa! Co się dzieje? Mów, żołnierzu! Renegaci i te ich działa. W mordę. Jak
tam antena! Musisz ich powstrzymać! A jak myślisz, co próbuję zrobić? Antena jest cała, na razie. Żachmat to nieźle tu przerażony. Jak antena? Jak antena? Nic innego się nie liczy, ale jakoś niespecjalnie nas to dziwi. Kto na eliminację? Pierwszy leci. No, myślałem, że spadnie. To świetlikiem to chyba mu nic nie zrobimy. O kurcze. Tyle. Mam wrażenie, że też ta ścieżka tak bardziej stresująca. Dużo się tu dzieje wokół. Jak to szło, tak? No, prawie ślizg. Prawie się udało. Mamy na kogo tu skoczyć? Liczyłem na wyrzut jakiś. Ej! No właśnie, gdzie ty tam idziesz? Spadł? Nie. No wziąłbym kuszę, ale... jakoś czas trzeba tutaj. Albo dobra. Ho, ho! O, o! Jakie to jest dobre. Jakie to jest dobre. Ja to widzę w ten sposób, tę grę. Tak, wszystko gra. Iść z żółtymi, ale pomagać SP w odbijaniu dzielnic. Jest tu pewien rekrut, który wie, gdzie jest twój doktor. Niedługo się zjawię. No dobra. Mimo wszystko mam nadzieję, że jak obieramy taką ścieżkę wydarzeń, to dowiemy się, co dzieje się z Żachmatem, bo tak naprawdę to... gdzieś nam zniknął po drodze, w głównym wątku, poprzednio i nic więcej na jego temat nie dowiedzieliśmy się. Przynajmniej na temat jego choroby, no bo to, że był kim był, jak działał, jaki był w stosunku do nas, czy do całego miasta i jaki był jego główny zamysł na to, co tu zrobić, no to nie było dla nas jakimś takim niejasnym przekazem. To wszystko gra wytłumaczyła, ale jakoś ta choroba tak... przynajmniej nie pamiętam, żeby w większym stopniu gdzieś się nam tam objawiła. Ale tutaj tej ekipy mamy. Ja wiem, znamy te twoje misje. Tu w ogóle wiele misji. By trzeba było do tego morskiego oka, rybiego oka się wybrać. Zobaczyć, czy nie ma tam Aitorka i w sumie na ile mile jesteśmy tam widziani. Dla mnie... Aiden, jesteś tu. Jak miło. Dobra, na razie to tyle. Więc wciąż tu jesteś, Gazio. Dziękuję, przyjacielu. Za wszystko. Jak ja ci się zdołam odwdzięczyć? No wiesz jak, ale o Daniora możemy zapytać. Pracujesz z Daniorem? Handlujemy z każdym, kto ma to, czego potrzebujemy, w odpowiedniej cenie. Nomadzi to dziwacy, odludki z wyboru, ale mają najlepszych zwiadowców. Szukasz czegoś, co trudno zdobyć? Oni ci pomogą, gwarantuję. Dobra. To gdzie ten doktor? Powiedz mi w końcu, jak znaleźć tego doktora, zgodnie z umową. Jasne. Dajcie mi tu kadeta Gantera. Aiden, namierzyliśmy też oddział oficera renegatów. Jak ich zaatakujemy, zyskamy przewagę. Zebrałem już ekipę, w skład której wchodzi Lawan. Chcesz ruszyć do akcji? Najpierw pogadajmy o tym doktorze. Jak wolisz. Gunther, to Aiden. Jesteś tu dzięki jego staraniom. Już się poznaliśmy. Zgadza się. Sir, poznaliśmy się, sir. Powiedz mu, co wiesz o doktorze z GRE. Nadal pracuje na bazarze. Na bazarze? Serio? Jak się nazywa? Ryan. Weronika Ryan. Wow, ona? Ale zwrot! Co w tym zabawnego? To jedna z pierwszych osób, jakie poznałem po dotarciu do miasta. Znasz Old Villador całkiem nieźle, co? Jak tam teraz jest? Po odejściu Aitora specy zostali wypędzeni. Wielu waszych ludzi zginęło, sir. Krążą pogłoski, że renegaci przejęli cały ten rejon. I wszyscy pana nienawidzą za to, co pan zrobił, sir. Dobra, to gdzie dokładnie znajdę tę doktorkę? Pewnie gdzieś w pobliżu kościoła.
No, w końcu. Dobrze, kadecie Gunter. To wszystko. Wracać do treningu. Tak jest, sir. Powodzenia, Aiden. Cholera! Nic ci nie jest? Idź już do kurwy nędzy! Gdzie on nam się tu przewrócił, ale... ciekawa sytuacja. No, Weronika, to znamy tę misję, chociaż jak nas nie lubią, to może jej nie znamy. Ale ciekawa sytuacja w takim wypadku z Lawan, że dołączyła tu do kolegi. Czy co, by nam ufała? Czy nie miała wyboru? Czy SP lepsi niż renegaci? Czy może chce ich rozwalić od środka i powinniśmy jakoś tutaj uważać na nią, bo zdradzi naszych niebieskich towarzyszy? No to... co jej po głowie chodzi? Dowiemy się, ale teraz tak. Bazar. No to sobie zostawimy też na koniec, bo zastanawiają mnie te elitarne misje, co za tym mogą twórcy tu nam skrywać. Ale teraz... tylko trochę nie zrozumiałem ich rozmowy. No są to bazarianie, a niby renegatów powinniśmy spotkać. Bramy otwarte, nikogo nie ma. O! O! Jak tu smutno się zrobiło. O! Jeszcze gorzej. A mamy... o! Nie spodziewałem się, że bazar padnie na dobre, czyli to tak wygląda, ale to co, to ludzie tu wciąż żyją z tymi zombiaczkami? Się tu zabudowali. Bazar, lubicie nas? Zamknięte. Czyli jednak są jakieś różnice. O, ty żyjesz! Sophie? Kto to zrobił? Ty. Ty. I stróżowie prawa. Twoi kumple zaatakowali bazar. Większość zginęła, próbując go bronić. Mówiłam. Mówiłam ci, że to mordercy. Te ich puste słowa, że niby chcą pokoju. A teraz spójrz. Spójrz, co zrobili z bazarem. Z moim domem. Czy to ci wygląda na pokój, Aiden? Tyle lat ciężkiej pracy. Tyle lat walki. Po co tu w ogóle przylazłeś? Szukam doktor Weroniki Ryan. No to masz zajebistego fuksa. Przeżyła. Gdzie teraz jest? Dlaczego mam ci powiedzieć? Sophie, nie ja rozpętałem tę wojnę. Próbowałem was ostrzec. Wiesz co? Dobra. Ta suka Ryan pomagała kiedyś SP-kom. Mówiła, że są tacy jak my. A to nieprawda. Cokolwiek od niej chcesz, pewnie i tak przez ciebie zginie, jak znam życie. No i dobrze. Tego jej życzę. A z tego, co wiem, to jeszcze renegaci próbują ją sprzątnąć. Ostatnio ukrywała się w budynku na północ od Quarry End. Courtesan Row Street. Dzięki. Zejdź mi z oczu. Żałosny gnoju. Wybacz mi, matko. Tyle pracy. Tyle zmarnowanej pracy. Ale SP mają kuszę. Wy nie mieliście kuszy. O, Courtesan Street, to gdzie to takie rzeczy? A, na północy, to tam nie mamy chyba żadnej szybkiej podróży. Możemy się przejść. Jak nasze spanko tutaj? Zabrali nam, czy możemy normalnie korzystać? Zabrali nam nawet noclegownię. Znaczy... dzisiejszy odcinek, to co tutaj mamy, to jest właśnie, nawet z tą kuszą, jakby nie patrzeć, to czego oczekiwałem od tej drugiej ścieżki. Czyli, że pewne wydarzenia i tak miały miejsce, odbywały się równolegle, ale patrzymy na nie z zupełnie innej perspektywy. Trochę jak wtedy, co szliśmy kanałami, żeby z Hakonem, żeby się przedostać do Central Loop, ale no nie wyszło, bo zaatakowali wiatrak, czy tamten elektrownię. Czyli coś, co my robiliśmy wcześniej. Później, no, misja z Żachmatem, Juanem i Lawan.
Także nie poleciliśmy do katedry tam pomóc kumplowi Żachmata ze sprzętem, czy co to tam się działo w tej wieży. Tylko no, z Żachmatem gdzieś coś tam na mieście załatwiliśmy i w sumie to też gdzieś sobie tam równolegle wszystko szło. No i tu podobna sytuacja. Po raz trzeci na 10-11 odcinków, po raz trzeci w tej historii, że no, patrzymy na bazar z perspektywy na osoby, która teoretycznie ten bazar zaatakowała. Tam coś się jeszcze dymi, a tu brak przejścia się dymi. Pamiętamy tę stronę miasta. No i to by było spoko, jakby cała ta gra wyglądała w ten sposób, idąc ścieżką SP, no, na ten moment, nie wiem, to jest 20%, 15% całej fabuły, a reszta, no, to takie trochę 1:1, no. Ciężko zarzucać. Może twórcom takie podejście, bo... Czy to prawda? No nie da się ukryć, taka zmiana całej fabuły, przypuszczam, że to bardzo mocno podniosła koszt produkcji, ale... No nie wiem, tak... Z drugiej strony zapowiadali coś w tym stylu. Zapowiadali, że jak przejdziemy tylko raz, to poznamy wyłącznie... A, tak nie zrobimy tego. 50% gry, a tu mam wrażenie, że po jednym podejściu naprawdę wiele spraw jesteśmy w stanie sobie ułożyć w głowie. Może te 20% treści, na przykład o co chodzi z Żachmatem, jego chorobą, jego motywy też działania powinniśmy zrozumieć przez to, że mu pomożemy. I to są takie rzeczy, ale czy to można nazwać 50%? Chyba ciężko. Chociaż zobaczymy, może teraz już do samego końca będzie tak na każdym kroku inaczej. Tu, właśnie, tu nie powinien być brat tej całej Sofii? Tu jest to Aldente. Aldente. Gdzieś trzymali kogoś, coś. Dobra, może chodzi. O, masz jedną nową wiadomość. Oj, ta inhibitory. W każdym razie... Co to za alarm na zewnątrz? Przyznam, że idąc tą ścieżką, tak czuję się trochę źle z tymi naszymi wyborami, z tym, jak oni do nas podchodzą, nas traktują i tak dalej. A, Vincenzo. Najpierw renegaci, a teraz ty. Spokojnie, nie zrobię ci krzywdy. Nie bój się. Gdzie Weronika? Dlaczego chcesz to wiedzieć? Musi mi pomóc, a jej chyba przyda się moja pomoc. Nic jej nie jest? Udało jej się uciec. Muszę ją znaleźć. Wiesz, gdzie teraz jest? Nie, ale możemy spróbować się z nią skontaktować. Weronika? Weronika? Jesteś bezpieczna? Weronika! Cholera. Coś tu nie gra. Tak. Jestem bezpieczna. A ty? O, teraz już tak. Jest tu ktoś, kto chce z tobą pomówić. Doktor Ryan? Jestem Aiden. Wiem, że ścigają cię renegaci. Szybko, Aiden. Kolejni renegaci mogą się tu zjawić. Jack Matt mówił, że pracowałaś dla Gere. Potrzebny mi dostęp do bazy danych GRE w obserwatorium. Mam klucz GRE. Klucz dostępu GRE? Tak mi powiedziano. Myślisz, że... Spotkajmy się. Będę w małym budynku przy zaporze, niedaleko obserwatorium. Dobra, to ja... Halo? Ostrożnie, Aiden. To miejsce jest pełne chemikaliów. Będę uważał. Dzięki za ostrzeżenie, Vincenzo. No, wygląda na to, że mimo wszystko... Ocaliłeś mi życie. Bywaj, Aiden. Żegnaj. Vincenzo. To co, możemy się już od razu gdzieś tam dalej przenieść. Spotkę się z Werą przy zaporze. Oni nie potrafią się blisko nas przenosić, nie? No to lećmy na tę zaporę. O! To i tak lećmy na tę zaporę, chyba że jeszcze ktoś chce z nami to pogadać. Wykryto pojemnik z inhibitorami. Może Lawan jeszcze zadzwoni. Ty Vincenzo, jak to od was wyjść? Tak, weszliśmy? I te krzyki w okolicy. Widzimy cię! O! Sprawdźmy, co fiut ma na swoją bronę. Duży bo, pielgrzymie! Duży bo! Kurczę, to jest chyba otwarte cał... A...
A, bo nam się skończyła amunicja, się zastanawiałem, co jest nie tak z kuszą. Sprawdźmy zamrażające bełty. No, to jest największy minus chyba tej broni. Co? Zmroziło go, faktycznie. Że chwilę to trwa, nim się ją przeładuje. Hayden, wiedz, że zrobiłeś dużo. Jesteśmy ci bardzo wdzięczni. Obawiam się jednak, że Lawan nie zdoła ukończyć swojej misji. Nasi przyjaciele nomadzi namierzyli lokalizację jednego z czołowych dowódców renegatów. Jest w budynku na zachodnim krańcu Garrison, zaraz przy Mount Lucid Bridge. Więc to przy tym pomagał ci Danior. Zgadza się. Zabicie tego dowódcy przed zaatakowaniem pułkownika jest kluczowe i pilne. O kurcze, to może z tą decyzją pozostaniemy do kolejnego odcinka. I do pytania. Pomagamy Lawan? Czy lecimy do Dr. Gier-E? No, Dr. Gier-E teoretycznie jest nam znana, ale pomoc Lawan jest dobrą ścieżką, ale to też ścieżka SP. A w sumie to nie, pomożemy Lawan. Lawan bierze udział w ataku na pułkownika? Tak, rzeźnik dostanie to, na co zasługuje. A to miasto zasługuje na spokój, Hayden. Chyba się zgodzisz. Pytanie tylko, czy zechcesz nam w tym wszystkim pomóc? Zobaczę, co mogę zrobić, ale muszę zacząć działać z Dr. Ryan. Rozumiem. Powodzenia, Hayden. Lawan, hej! Jesteś tam? Lawan, wiem, że masz teraz zadanie dla SP-ków. Wiedz, że Matt przysłał mnie jako wsparcie. Niedługo się zjawię. Ha, lepiej się pospiesz. Zaraz będzie po wszystkim. O, jesteś. Niedługo przyjdę. Spoko. Wszystko u mnie gra. Znaczy, nie wiem, na ile ta decyzja jest dobra z perspektywy naszych złych wyborów, ale z drugiej strony to jest wciąż pomoc SP-kom i przede wszystkim coś, czego nie widzieliśmy. Nie? Dlatego to tak mnie dość mocno zainteresowało, co tu się stanie. No bo jakbyśmy powiedzieli, że nie, lecimy tam do doktor, no okej, być może tu Lawan by zginęła, co by było bardzo złe, ale no, z drugiej strony pomoc Lawan to jest też i pomoc SP, a to jest nie tylko zła ścieżka, to jest ścieżka SP-ków. Zobaczymy, w jaką stronę ta misja pójdzie w kolejnym odcinku, bo no, zapowiada się ciekawie i chyba od niej musimy zacząć, bo jak czuję, że jak polecimy tutaj, to nam ta poboczna może zniknąć czasem. Więc widzimy się niebawem. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej.